Isaac, where are you? Help me. Hej, z tej strony Draconager i witam was w 24 odcinku serii Zagrajmy w Dead Space. Ty, ale namieszałem. Okazało się, że jedna gra ma 12 rozdziałów, nie 10. Mój błąd wynika z tego, że na Dead Space Wiki znalazłem listę schematów, no i też rozdziałów, w których one występują. I maksymalny był 10, to był właśnie ten kombinezon. No i przez to pomyślałem, że gra ma tyle rozdziałów. No ale nie. Ja się po prostu najzwyczajniej w świecie pomyliłem. Tak więc chciałbym was przeprosić za to, że wprowadziłem was w błąd, strasznie namieszałem, nie oszukujmy się. Mam nadzieję, że nie macie tego za złe. Niby błądzicie z rzeczą ludzką, ale czasem się człowiek zastanawia, jak on mógł popełnić taki głupi błąd. Napisałem w zasadzie komentarz, że jeden ten sam, tylko pod dwoma odcinkami. Te dwa odcinki temu właśnie mówiłem o tym, że gra ma 10 rozdziałów, no. Przepraszam jeszcze raz za to. Okej, w każdym razie zostawiłem sobie ten diamentowy półprzewodnik. Chciałem wam pokazać jego wartość, jeszcze tam posprzedawałem. 25 tysięcy kredytów, tak jest, moi drodzy. To jest naprawdę świetna nagroda za ukatupienie tego pancernego kolosa, który niestety zabił Hammonda. No cóż, no. Ja tak coś czułem, że tak będzie. No ale jednak przykro się na to patrzyło. Swoją drogą myślałem, że ten rubinowy to już jest taki najcenniejszy, się zastanawiałem, czy może jednak będzie jakiś lepszy. No i jest. Proszę bardzo, mamy trochę pieniędzy, więc wykorzystajmy te fundusze na zakup węzłów mocy, dzięki którym ulepszymy sobie wyposażenie. Na razie zostawię tyle tych kredytów. Ten jeszcze lepszy kombinezon kosztuje 60 tysięcy, więc nie mogę tak sobie szastać tymi pieniędzmi. Proszę bardzo, tu jest warsztat przy okazji. Mamy też kolejkę. Rozpoczniemy dzisiaj 10 rozdział, który uważam za ostatni. No jestem po prostu czasem jakiś dziwny. Wiem o tym. No bo zacznijmy od Erigie. Co wiem, że lepsze maksymalnie w celu posiadania maksymalnej ilości punktów wytrzymałości, że to jest nieocenione. 20, o, przepraszam, 200. Muszę mówić wolniej przede wszystkim. Zrobiłem też lepszy karabin pulsacyjny. Miałem na taki sen, że albo go ulepszyłem maksymalnie, albo tylko maksymalnie pojemność. Nie, na pewno coś było z pojemnością. Tak bardzo lubię tą broń. Nie będę inwestował w puste miejsca, wiadomo, nie ma to sensu. Pistolet linowy. Szerokość. Mogę ulepszyć minę. No, jeszcze pojemność. Tutaj. I niech będzie jeszcze tutaj pojemność. Tak, poza tym nic mi się nie opłaca. Przypominam, moduł kinetyczny maksimum, moduł stazy. Więc myślę, ok. Chyba, że ewentualnie energia. Niech będzie. Może się to przydać. Chociaż w sumie energia to jest chyba po prostu ile mam tej mocy, ile razy mogę z tego skorzystać. Kto wie, może to się przyda później. Dobra. To na razie wszystko. Zostawię sobie trochę tych węzłów, ewentualnie na później. Jak się tak zmieniło. Ten pasek, w sensie tak dynamicznie bym powiedział, tak to teraz wygląda. Okej. Swoją drogą, a właśnie, pojemność 175 naboi w magazynku. To mi trochę przypomina dość absurdalne ilości, w sensie możliwość ulepszania magazynków broni w 5 Resident Evil. Można było mieć na przykład pistolet, który ma, nie wiem, 30, może na 40 naboi w magazynku. Swoją drogą, z tego co się orientuje, Dead Space był dość mocno wzorowany na Resident Evil. Nie będzie chyba na czwórce, bo właśnie
taki widok trzecioosobowy, przycelowanie, żeby strzelić, tego typu elementy, no też gatunek, czyli survival horror. Na przykład wiadomo, Resident Evil to inne klimaty. No to taka ciekawostka, możemy udać się w końcu dalej. Rozdział 9 ukończono. Tak jest, moi drodzy. Co tego musiałem, choć po raz trzeci nagrywam ten odcinek, gdyż no, dwa poprzednie trochę nie wyszły. Że to było tak na początku, jeżeli później. Stąd też taki dodatkowy zapis. Rozdział 10, koniec dni. Okej, standardowo nie może być za łatwo. Okej. Plus załoganta, karty nawigacyjne, a potem naprawa wahadłowcy. Okej. Żaden problem. Don't waste space. Czyli nie marnuj miejsca. To jest też kosmos, przestrzeń. Swoją drogą. Czekajcie, czy ja tu widziałem świeczki? Czy ja mam zwidy? O nie, czy tu są jakieś kultyści? Co nie wróży niczego dobrego, prawda? No niwzo. Co tutaj się odjebało? Nie wiem, czy chcę wiedzieć, ale przeczuwam, że jednak się dowiemy. Kto to do cholery zrobił? Jak bardzo popierdolony był. Jest. Przestrzelone czaszki, co mi się wydaje. To musiało być jakieś kompletne pojeby, no. Raczej wątpię, żeby tylko jeden, chociaż w sumie z tym to może być różnie. Ja mam skorzystać z windy. Co jest tutaj? Takie pomieszczenie. Już mam trochę dodatkowych. Tych, więc w sumie nie zaszkodziłoby się ich pozbyć po prostu. Oj, tu mogę już kupić dodatkowy benzeł mocy. To czemu nie? Ja zastanawiam się, czy teraz powinienem tam pójść, no ale nie byłbym sobą, gdybym nie poszedł, prawda? To paskudztwo jest tutaj. Okej. Myślałem, że tu zaskoczy. 0G basketball, czyli jakby koszykówka w zerowej grawitacji, tego z grubsza. Okej. Tutaj zamknięte. Wszystkie szafki pozamykane. Nie licząc tej tutaj, no ale to taki rządek jest.
A proszę. To jest to, czego szukałem. O, proszę. Taka trochę... Powiedziałbym, że czarna, ale to jest taka trochę bardziej niebieska owca. Taki żarcik. Wszędzie krew wprost. W sumie... Nie jestem zaskoczony. O, proszę. Dziennik tekstowy. Tym razem. Zasady piłki Z. Wejdź na podświetloną platformę i aktywuj ją, aby rozpocząć grę. Skocz na jak największą liczbę platform punktowych, aby zwiększyć swój mnożnik punktów. Następnie użyj modułu kinetycznego, aby przed upływem czasu gry chwycić piłkę i rzucić ją do aktywnego kosza. Wykonanie każdego poziomu daje dostęp do skrzynki, w której znajduje się nagroda. Aha, czyli coś jak strzelnica, tylko taka z koszykówką. Ja pizgam, ale to jest pełno juchy po prostu. No, panu to tak. Możemy sobie spróbować. A cóż to? Nie mogę tego podnieść nawet. Okej. Czekaj, się tak sobie wszystko. Karta nawigacyjna. Serio? To też zmutowało? Aż ty. Okej, czyli w sumie tak można było tutaj przejść. Nikt nie zabraniał. Przy okazji mam kolejną tą kartę. Trochę tak przed skryptem, tak trochę wybiegłem w przyszłość. Zjeżdżaj. Tylko gdzie ja się miałem ustawić, żeby rozpocząć grę? Powinien być jakiś panel aktywacyjny czy coś. Teraz nie chcę się zaglądać do dziennika, ale... Że panel był tam? No, mogę wejść nawet tutaj jeszcze. Proszę. Nie wiem po co w sumie. Na strzelnicy to było dość proste do znalezienia. Aha, tutaj to jest. Dobra, teraz mogę to uruchomić. Wcześniej się nie dało. No, po prostu pewnie dlatego, że były przycisnicy. Nie widzę piłeczkę. W razie proste, szczególnie z celownikiem. Stawiam, że muszę strzelać w te same kosze, z których to wylatuje, znaczy w ten sam kosz. Wylatuje tylko z jednego. Okej, na razie to nie jest trudne. Co 10 punktów, czy ile? Co mówi też coś o mnożnikach, ale... Nie jestem pewien, jak to szczerze mówiąc działa. O, tutaj może jest teraz. Tutaj jest takie poświetlone, to może... Dobra. Z którego to wyleciało? Już zapomniałem. Czy to w ogóle ma znaczenie, które strzelam? Nie wiem.
Dobra, nie będę tego próbował. No, nie odlatuj. Teraz jestem na podświetlonym. Było czerwone. Jest to dość proste. No nie trafiłem. Wow. Na styku bym powiedział. Okej. Co za mało tych punktów? Nie śledzę to tak, aż tak mało? No nigdzie nie ma nagrody. Poziom, no ta liczba obok poziomu się nie zmieniła, więc... A nie, teraz po prostu. Chyba nie wiem, gdzie będą nagrody, ale... Mogę też nawet... Oj, nie to chciałem, Jezu. Czy opłaca tak latać za tym, zamiast od razu strzelić? Tam jest zastanawiam. Aha, nie może być za łatwo, co? Ciekawe, trafiłem. Na fary się trochę. Bardziej podoba. Nie, to jest strasznie długie są te mecze, więc szczerze nie za bardzo mi się chce w nie grać. To się odbiło, bo trafiłem w krawędź, czy... tego, że... Nie, nie chodziło o kolo. Dobra, nie będę grał wszystkich poziomów, gdyż no... długo by się zaszło. W sumie to można najpierw, o, szukać tych, a potem dopiero. No tak, tylko teraz jest taki jakiś podświetlony. Czyli jednak nie można chyba. Trzeba mieć piłkę, żeby się pokazało, kto jest lepszy. No, ale to trochę to nużące, jak mam być szczery. Strzelnica była szybka, dynamiczna i... To się podobało, tak to. To jest chyba też. Nie wiem, 6 poziomów? Coś takiego. Tutaj to jest mój rekord przynajmniej. Dobra, wystarczy myślę. Jak ktoś chce, to może sobie pobrać, no o ile oczywiście posiada tę grę. Aaa, szlaki z nagrodami, tak? Okej, okay, spoko. Okej. Nie chce mi się grać w wszystkie poziomy, to za długo potrwa. Jak ktoś chce, to proszę bardzo, ja mu nie zabronię, tak? Ale na nagraniu... Nie, za długo, naprawdę. O nie. Chodź tu. To jest doskonała okazja. No tyle trupów, no to trzeba to wykorzystać. Ale udało się.
O, zwiększony magazynek. Niewątpliwie daje radę. Troszkę poobrywałem, ale... Proszę bardzo. No. W okazji w końcu będzie ten lepszy pancerz. I więcej miejscowych punktów. Kupujemy. No kurczę, nawet nie dali mi dokonać zakupu, no. Musiałem przerwać. To było nieciekawie. No i tak to się prezentuje. Okej. Mogę schować jeszcze jeden, dobra. I dodatkowe za mocno, bo teraz już nie ma za bardzo w to inwestować. Maksymalna ilość miejscowych ekwipunku i 20% pancerza. Klawo. Dobra. Ruszajmy. Proszę, dziennik, zapis, warsztat. Ruch religijny, tak? Mitologia ma miliony wyznawców, wśród których są potężni prezesi i urzędnicy. Jej kapitał to 78 miliardów dolarów ulokowanych w międzyplanetarnych korporacjach. Proszę. To jest chyba coś ciekawego. Sporo tekstu. Może to przeczytaj poza nagraniem. Albo możecie teraz po prostu zatrzymać film. Unitologia, tak? Stworzyli sobie własną religię. Pięknie po prostu. Tego tu było trzeba. Co się zepsuło? Czy to jakiś hologram? Okej, udało mi się to wyciągnąć. Straciłem nadzieję na to. Okej, tu jest przejście i tu jest. Jest też warsztat. Ja zobaczę, co jest tutaj. Jak się prezentuje mapa? No, niewielkie. Niewielki obszar do zbadania. Jest trój wnętrz godny Rapture z Bioshocka. Infido. Nie wiem, co to słowo znaczy. O. Okej. Rety. No po prostu zgubić tu można. Nekromorfy, jacyś kultyści, po prostu... No błąd. To jest po prostu obłęd. Co mógłbym ulepszyć teraz? Szczerze, nic mi przychodzi do głowy. Ramik pulsacyjny. Śmiga. W sumie to nie wystarczy. Pomyślę. O nie. Znowu on? Are you ready to ascend, Mr. Temple? Of course you are. Have no fear. You will play your part soon enough. Witness the conviction of a true believer! Oh, yes, oh. Oh, boss. You're ready. Thank you. Ty świża. Pieprzony psycholo.
No totalny pojeb. Nie wierzę w to. To jest chyba... Czekaj, tak? Teraz otwarty. Mam się udać tędy. Sala mieszkalna. Sprawdźmy sobie. Dobra, biorę piłę. Ładnie go odcinać. Go strzela. No jednak piła ma swoje plusy. To ogromne. Takie czasu z niej korzystałem. No tak. No cóż, no. Tu zamknięte. Wskoczyło przynajmniej jeszcze. I am in love with Joey. Tylko komunikaty. God rules. Nie, bless chyba to jest. Się B, L, E, S chyba. Czyli... Chwalmy Boga? Zresztą chyba będzie chyba Bless the God, czy coś. Is it safe, czy to bezpieczne? Tomacka dynda tutaj teraz. Naszą ochotę przez szybko musimy sobie łap, naprawdę. Karami też bardzo tego chce. Teraz będę tutaj go... No pewnie już sobie poszedł po prostu. Dla niego zabijanie to żaden problem. No, kurde. Nie dostało się tędy, to pójdzie inaczej. Człowiek bez skrupułów po prostu. Tutaj rozgląda na szybko, zobaczę w ogóle jak daleko mam. O! To jest tutaj w pobliżu. Dobra. No, słyszałem coś mocniejszego. A jak się przed tym bronić? Wiem! Strzelbą! Słuchaj, się kamera też ustawiła oczywiście. O, patrzcie, patrzcie na to! Ale zdarzysta animacja, prawda? Fatality. Przepraszam, to nie mogę powiedzieć. Fatality. Coś w tym deseń.
My sobie doskoczyliśmy do Fatality, ale to jest poprawnie się na to powinno mówić. Fatality. Toż ty. Właś. Okej. Noż ty, mały komusie! Zakichany. Koniec zabawy. Tutaj jest... Tu jest jeszcze jedna skrzynka w ogóle. Ja bym ją pominął przez to wszystko. Przez ten cały burdel. Kolejny. Wszystko pod kontrolą. Więcej węzłów. Okej. Okay. Jezu. Się przestraszyłem. Okej, okay, mam tu załogant. Dobra. Spadajmy stąd. Tam jest jeszcze ten taki... z taką bombową ręką, więc... No, bądźmy tak przygotowani. Mr. Clark, I really must speak with you. I'm very close to your position and... and I know you want to hear what I have to say. I can explain all this. So what happened? When you have the nav cards, I'll let you into the security station. We must talk. Hurry. No dobrze, panie Kain. Pytanie tylko, jakie pan ma intencje. To mnie właśnie zastanawia. Komu tu możemy ufać? Czy jesteśmy zdani na siebie? Okej. Okay. To się wrócę do zapisu, tak szczerze. Było i nie ma. Polazł gdzie indziej. Aż dziwne. Dobra, muszę pomyśleć poza nagraniem, co sobie ulepszyć. A tymczasem możemy zakończyć ten odcinek. No dobrze, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!